W starożytnym Egipcie faraon pełnił wyjątkową, niemal boską rolę w społeczeństwie. Nic dziwnego, że po śmierci chciał spocząć w okazałej piramidzie, która odzwierciedli wielkość jego rządów. Masz teraz okazję spełnić życzenie faraona Mido i wybudować okraszone diamentami imponujące Piramido. Polską wersję gry wydało Lucky Duck Games i wpisuje się ona w ich katalog gier logicznych, kafelkowych, takich rodzinnych plus, obok choćby Akropolis czy Neapolis. Z informacji pudełkowych: gra jest przeznaczona dla od 2 do 4 graczy, wiek zalecany 8+, czas rozgrywki około 45 minut. Samo pudełko to jest średniej wielkości prostokąt, dokładnie takiego samego formatu jak choćby wszystkim znane King Domino, więc teraz sobie zrobimy szybciutki unboxing. W środku będą przede wszystkim kafelki i wszystko jest utrzymane w egipskim stylu, ale na początku mamy instrukcję. Ona ma 12 stron, ale jest tutaj dużo przykładów graficznych, także samej treści do czytania nie ma za wiele, zresztą te zasady są bardzo proste. Mamy karty dla graczy, notesik do punktowania, znaczniki drewniane w kształcie symboli egipskich, m.in. mamy tutaj oko Ra czy krzyż Ankh, no i cała masa kafelków, które wyglądają trochę jak domino, ale przede wszystkim są bardzo grube, bardzo solidnie wykonane, więc nie powinny się tutaj zniszczyć. No to sobie teraz to piramido rozłóżmy. Niezależnie od liczby graczy zawsze wszystkie kafelki biorą udział w rozgrywce. Na początku wszystkie je tasujecie, 3 losowe odkładacie na bok, one się jeszcze przydadzą, natomiast pozostałe układacie w 4 w miarę równe stosy, które będą leżały odkryte w jednej linii. Następnie bierzecie 3 odłożone wcześniej kafelki, odkrywacie je i kładziecie je losowo pomiędzy 2 stosami, tak jakbyście tworzyli trochę taką odwróconą piramidę. I to jest rynek doboru, zwany tutaj kamieniołomem. Przygotowanie rozgrywki kończymy rozdaniem graczom ich elementów, czyli każdy gracz otrzymuje ten sam zestaw kart przebudowy, one są dwustronne, a także po jednym znaczniku z każdego rodzaju klejnotów. Mamy tutaj maskę faraona, kota, oko Ra, lotos, krzyż Ankh oraz skarabeusza. Notesik kładziecie gdzieś z boku, będzie przydatny po każdej rundzie, kiedy będziecie tutaj zliczali punkty. No i teraz jesteśmy już przygotowani do rozgrywki. Rozpoczyna osoba, która jako ostatnia budowała zamek z piasku. Ogólny zamysł piramidy jest taki, że każdy gracz wciela się w architekta i wznosi własną piramidę, budując ją poziom po poziomie. Łącznie tych poziomów będzie 4 wzniesionych ku górze. Dobieramy kafelki z rynku, dokładamy do naszej piramidy i zaznaczamy klejnotami te obszary, które chcemy zapunktować. Piramidę będzie można przeorganizowywać, dokładając karty przebudowy. Po każdym poziomie, czyli po każdej rundzie, jest punktowanie zgodnie z liczbą klejnotów. Po 4 rundach osoba, która tych punktów zgromadziła najwięcej, wygrywa rozgrywkę w piramido. Tury graczy wykonywane są naprzemiennie, czyli po prostu po kolei według wskazówek zegara, i w swojej turze gracz robi 4 kroki, przy czym jeden z nich jest opcjonalny. Pierwszym krokiem obowiązkowym jest dobranie jednego kafelka z 3 wyłożonych w kamieniołomie. Nie możemy dobierać kafelków leżących na wierzchu żadnego z tych stosów, ale dzięki temu, że je widzimy, wiemy, jakie kafelki mają szansę wejść do kamieniołomu w kolejnych turach. Po wybraniu kafelka rozpoczynamy budowę. Każdy kafelek składa się z 2 bloków, tak jak w dominie. Budowę zawsze rozpoczynamy od 1 poziomu. Łącznie osiągnie on powierzchnię 4x5 lub 5x4 bloki. Pierwszy kafelek oczywiście kładziemy przed sobą dowolnie, ale każdy kolejny musi już sąsiadować pełną krawędzią z wcześniej położonym. Dokładane kolory nie muszą do siebie pasować, a kafelki można dowolnie obracać. Na pierwszym poziomie łącznie wyłożymy 10 płytek. Jeśli przez błędne dokładanie utworzą się dziury, trzeba w ich miejsce położyć 2 karty przebudowy. Co istotne, wtedy na kartach nie możemy położyć klejnotów. Jeśli już nie mamy kart przebudowy, a musimy załatać nimi dziurę, odpadamy z gry. Dopiero po ukończeniu 1 poziomu zaczynamy kłaść kafelki na 2 poziomie. Skoro to piramida, to muszą utworzyć się schodki, to znaczy narożnik płytki musi trafić w środek bloku poniżej. Pomagają w tym przecinające się linie. Łącznie na 2 poziomie znajdzie się 6 kafelków i tu jest istotna zmiana. Od 2 poziomu wzwyż wykładane kafelki nie muszą sąsiadować ze sobą bezpośrednio. Można je wyłożyć w odległości od siebie, ponieważ uznaje się, że sąsiadują z tymi spod spodu. Po ukończeniu drugiego poziomu zaczynamy poziom trzeci, a po wyłożeniu 3 płytek wieńczymy piramidę ostatnim kafelkiem na 4. poziomie. Piramida na końcu będzie prezentować się w ten sposób. Po wybudowaniu kafelka należy od razu położyć na nim znacznik klejnotu z tych, które nam jeszcze zostały na symbolu klejnotu. Jeżeli mamy 2 symbole, to musimy wybrać tylko jeden znacznik, czyli tutaj położę albo skarabeusza, albo kota, to ode mnie zależy. Nigdy nie możemy kłaść na bloku, na którym nie ma żadnego symbolu, czyli po prostu jest pusty. Musi być konkretnie symbol. Więc to sobie położymy, no powiedzmy, tego skarabeusza. Jeżeli dokładam kafelek, na którym jest symbol, którego znacznik już wcześniej został wyłożony, no to nie przenosimy go w żaden sposób. On tutaj zostaje nam do końca rundy, czyli do punktowania. Jeżeli jest inny symbol na tym właśnie dokładanym kafelku, no to musimy go siłą rzeczy położyć, jeżeli go mamy w swoich zasobach. Natomiast jeżeli dokładamy kafelek z symbolami klejnotów, które już mamy wyłożone, czyli tutaj są 2 maski faraona, a maska już wcześniej została przeze mnie tutaj wyłożona, to po prostu żadnego klejnotu nie wykładamy, no bo po prostu żaden nie pasuje do właśnie dokładanego kafelka, więc jeden taki znacznik klejnotu możemy wyłożyć tylko raz na rundę na kafelku zgodnie z pasującym symbolem. Trzecim krokiem w turze gracza, który akurat jest opcjonalny, jest przebudowa, czyli po tym jak już wybudujemy kafelek i położymy na niego znacznik klejnotu, jeżeli mamy taką możliwość, możemy zrobić przebudowę. Każdy gracz dysponuje 3 kartami przebudowy. W rogu mamy podpowiadajkę, jaki kolor znajduje się po drugiej stronie, i raz w turze w fazie przebudowy możemy skorzystać z jednej takiej karty, kładąc ją dowolną stroną na kafelku, który właśnie wybudowaliśmy. Nie możemy położyć tam, gdzie znajduje się znacznik klejnotu, czyli nie możemy go przykryć, ale tam, gdzie jest pusty blok albo nie ma po prostu znacznika wyłożonego, to możemy to położyć. Robimy to po to, żeby zwiększyć sobie obszary, które będą punktować. Jeżeli mamy w swoich zasobach znacznik klejnotu, który pasuje do symbolu wyłożonego właśnie w tej karcie, to również go kładziemy na tej karcie przebudowy. I to jest jedyny sposób, żeby w jednej turze na jednym kafelku wyłożyć 2 klejnoty. Na końcu swojej tury gracz aktywny musi uzupełnić kamieniołom tak, żeby zawsze znajdowały się tutaj 3 kafelki. I w jaki sposób to robi? Wybiera jedną wierzchnią płytkę z jednego z 2 stosów, który przylega do miejsca, z którego to zabrał kafelek, żeby wybudować w swojej piramidzie. Więc na tym przykładzie, jeżeli tutaj mamy puste miejsce, gracz aktywny albo ten kafelek tutaj dokłada, albo ten kafelek. Analogicznie z innymi miejscami, jeżeli zabierze kafelek ze środka, to dokłada albo ze stosu numer 2 z wierzchu, albo z trójki. Jeżeli zabierze z tego miejsca, to wykłada albo ze stosu numer 3, albo ze stosu numer 4. Jeżeli którykolwiek ze stosów wyczerpie się, musimy uzupełnić, bo zawsze 4 muszą być dostępne. Więc przykładowo, jeżeli ten stos akurat by się zakończył, wybieramy dowolny inny stos i bierzemy kafelki ze spodu i po prostu uzupełniamy tak, żeby zawsze te 4 tutaj były dostępne. Po skończeniu swojej tury kolejka przychodzi do następnego gracza i dalej budujecie swoją piramidę, aż skończycie cały jeden poziom i przechodzicie do liczenia punktów, więc wybudowanie jednego poziomu to jest po prostu jedna runda z 4. W przypadku poziomu pierwszego wyłożenie po prostu 10 kafelków, przy drugim poziomie 6, potem 3 i potem 1. Nie ma obowiązku, żeby wykładać wszystkie znaczniki klejnotu w danej rundzie czy kart przebudowy. I za co tutaj punktujemy? Za symbole klejnotów, które znajdują się na płytkach, na obszarach, które są oznaczone. Obszar to jest grupa połączonych ze sobą bloków, które są w tym samym kolorze, a oznaczony to jest po prostu, że leży na nim znacznik ten drewniany klejnotu, więc te obszary, które nie są oznaczone tym znacznikiem, nie będą punktowały, czyli w tym przypadku ten obszar nie zapunktuje, ani ten obszar nie zapunktują. I teraz każdy sobie zlicza te punkty, więc tutaj zacznijmy na przykładzie tego pierwszego poziomu. Tam, gdzie mamy lotos, tu są 4 punkty, bo liczamy tylko i wyłącznie symbole na kafelkach. Nie liczymy samego znacznika, bo on służy tylko i wyłącznie do oznaczenia, który obszar punktuje. Mamy tutaj 4 punkty za lotos, 6 punktów za oko Ra, 2 punkty za Ankh, 4 punkty za maskę faraona i 2 punkty za kota. Sumujemy to wszystko i jeszcze dodajemy, każdy dodaje premię Mino, czyli premię za obszar, który ma najmniej symboli tych klejnotów, który właśnie punktował. Czyli w moim przypadku punktował za 2 Ankh, i punktował za 2 kot, więc po prostu doliczam 2 punkty, bo nieważne za który z tych obszarów. Jeżeli przykładowo lotos leżałby tutaj, no to doliczyłabym 1 punkt jako tę premię Mino, bo to jest obszar, który dał mi najmniej punktów w tej rundzie. Po zliczeniu punktów za poziom ściągamy wszystkie znaczniki klejnotów. One będą używane w kolejnej rundzie. Jeżeli mieliśmy wyłożone jakieś karty przebudowy, to one tutaj zostają, bo one nigdy nie są przekładane ani usuwane, są jednorazowe. Jak raz położymy, to tak zostają do końca gry. I przechodzimy do kolejnej rundy i zaczyna osoba, która zdobyła najmniej punktów w rundzie, która właśnie była punktowana. Jeżeli jest remis, to osoba, która po prostu byłaby następna w kolejce. Wraz z kolejnymi rundami zaczyna być większa zabawa z liczeniem punktów, ponieważ obszary mogą rozciągać się na kilka poziomów. Oczywiście, kiedy dokładamy nowe płytki, przykrywamy część symboli, ale część nadal jest widoczna tutaj na obrzeżach i mogą wliczać się do punktacji obszaru, pod warunkiem oczywiście, że leży na tym obszarze znacznik klejnotu. Mam tutaj już ukończony 2. poziom, więc można liczyć punkty. Lotos daje tych punktów 3, bo mamy 1 symbol na 2. poziomie i 2 symbole jeszcze widoczne z 1. poziomu, więc łącznie 3, bo to jest po prostu zwykła suma. Okora daje 4 punkty, bo są 4 widoczne symbole. Skarabeusz daje 3 punkty. Tutaj pod spodem na 1. poziomie nie mieliśmy żadnego skarabeusza, więc liczymy tylko symbole z tego 2. poziomu. Krzyż Ankh daje tych punktów 6, bo 6 symboli jest widocznych. No i maska faraona, tutaj jest cały taki obszar rozciągnięty z 3 symbolami, więc 3 punkty. Kot, który nam punktował na 1. poziomie, w tym momencie nie punktuje, bo nie położyliśmy żadnego kafla na 2. poziomie, który byłby właśnie tutaj z tym granatowym kotem, granatowym obszarem i który mógłby tutaj nam zapunktować, więc jeżeli się tutaj nie łączy z niczym powyżej, no to po prostu nam w tym momencie nie zapunktuje. Dochodzi do tego oczywiście jeszcze premia Mino, czyli premia za obszar, który dał nam najmniej punktów w tej rundzie, więc to będą 3 punkty, bo 3 punkty dawał lotos, maska faraona oraz skarabeusz, więc jeżeli jest remis, to wybieramy tylko jedną punktację, tą najmniejszą, i ściągamy wszystkie znaczniki, po sumowaniu oczywiście tych punktów, po wpisaniu do notatnika, ściągamy wszystko. Jeżeli wykładaliśmy jakąś kartę przebudowy, to ona oczywiście zostaje. Po 3 dołożonych kafelkach poziom 3 jest ukończony i jeszcze bardziej widać to, jak obszary rozciągają się na kilka poziomów. Okora daje nam tych punktów w tym momencie 5, bo widzimy od 1. poziomu do 3. rozciągają się symbole. Na krzyżu Ankh mamy tych punktów aż 8 i maska faraona punkty 4. Dodatkowo dołożyłam jeszcze na tym poziomie kartę przebudowy, dzięki czemu mogłam dorzucić znacznik skarabeusza i również ten błękitny obszar nam w tym momencie punktuje za 4 punkty. Dorzucamy do tego oczywiście premię Mino, czyli w tym przypadku właśnie 4 punkty, bo to jest najmniej punktujący obszar w tej rundzie. Sumujemy i jeszcze teraz 1 ostatni kafelek i będzie zakończenie gry po 4. rundzie. Wieńcząc tę przykładową piramidę, 8 punktów zgarniam za krzyż Ankh, którego symbole rozciągają się na wszystkich 4 poziomach, i dodatkowo dorzuciłam kartę przebudowy, która umożliwiła mi położenie kolejnego znacznika klejnotu i zapunktowanie jeszcze maski faraona w wysokości 5 punktów. Dodajemy oczywiście do tego premię Mino, czyli właśnie 5 punktów, sumujemy i wygrywa osoba, która tych punktów łącznie po 4 rundach ma najwięcej. Jeżeli jest remis, to zwycięża ten z remisujących, któremu zostało więcej kart przebudowy. Znaczniki klejnotów się tutaj zupełnie nie wliczają. Jeżeli nadal jest remis, to wygrywa ten z remisujących, który ma więcej punktów zdobytych za 1 z poziomów. Do tego mini gameplayu nie mogłam zaprosić nikogo innego jak samego Tutanchamona, czyli w skrócie Tutka, który przybył z krótkim liścikiem. Jesteśmy z Tutkiem po 1. rundzie, każdy ma wyłożony 1. poziom piramidy. Ja zdobyłam 20 punktów, mój przeciwnik, czyli Tutanchamon, 22. Ja mam mniej, więc zaczynam kolejną rundę, więc w tym przypadku rundę 2. Dobieram sobie kafelek i wykładam na niego klejnot. Dobiorę sobie to z kotami, żeby tutaj rozbudować mój granatowy obszar. Kładę oczywiście koteczka i uzupełniam rynek jednym z tych 2 kafelków. Trochę patrząc na to, w co może pójść mój przeciwnik, chociaż na początku to aż tak bardzo nie widać, więc założymy ten kafelek. Teraz Tutanchamon dobiera jeden kafelek i on sobie tutaj na pewno będzie chciał ten żółty obszar rozbudować. Więc sobie weźmiemy tutaj i położymy w ten sposób. Bardzo fajnie ten kafelek akurat jest ułożony, bo ma z brzegu te symbole, więc wiem, że w kolejnej rundzie, przy kolejnym poziomie na pewno ich nie przykryję. Mam dwa symbole do wyboru, muszę położyć albo Ang, albo kota, nie mogę obu, więc pójdziemy tutaj w krzyż, więc kładziemy sobie tutaj i w tym momencie Tutanchamon musi uzupełnić rynek i uzupełni tym. Tura wraca do mnie. Co ja bym tutaj chciała? Na pewno zielony obszar fajnie by było rozbudować, więc ten kafelek nawet brzmi nie najgorzej dla mnie. Jak tak położę, to potem przykryję w kolejnej rundzie. Jak tak też przykryję. Trochę w złym miejscu one są ułożone. Dla mnie przynajmniej w tym momencie. Chociaż dobra, zróbmy jednak tak i kładziemy lotos. No i tutaj uzupełniam i wyłożymy ten. Teraz tura Tutanchamona. Zawsze można sobie oczywiście zrobić przebudowę, czyli dołożyć jedną taką kartę. Co on by tutaj chciał? Granatowego nie ma, tutaj nie pójdziemy w tę stronę. Też jest trochę bez sensu. To może pójdziemy... Od drugiego poziomu nie musimy dokładać sąsiadująco z kafelkiem już wcześniej wyłożonym. Możemy gdziekolwiek. Zrobimy tak i tutaj damy skarabeusza. Uzupełniamy tutaj rynek, która wraca do mnie. No pójdę w te zielone, kuszące to jest mocno. Tak sobie tutaj rozbuduję. Zielony już wcześniej wyłożyłam, więc nowego no nie dokładam, bo nawet nie mam, a tego po prostu nie przekładam. Więc tutaj zostaje tak jak było. Dołożymy tutaj. I teraz co ja bym tutaj chciała? Chciałabym jednak trochę rozbudować ten mój obszar ze skarabeuszami, ale w sumie też koty. Dobra, położymy w ten sposób i jednak te koty trzeba tutaj o nie zadbać. Kładę w tym miejscu. Tutaj uzupełnia rynek. Uzupełnia w ten sposób i tura wraca do mnie. Kto by było całkiem niezłe tutaj? Zielony już sobie jakby zablokowałam, już tutaj dalej nie rozbuduję. Zrobimy tak, wezmę sobie ten czerwono-zielony, dołożę w tym miejscu. Wykładam oczywiście klejnot czerwony, żeby tutaj ten obszar sobie zapunktować. A w tym miejscu dołożę sobie kartę przebudowy. Tak to zrobimy. I z racji tego, że dołożyłam tą przebudowę, mogę dołożyć drugi znacznik od razu właśnie na tym kafelku, na tej karcie dokładnie. No i tak zrobimy. Będę starała się tutaj jakoś to połączyć. No i tutaj co? Dwa takie same kafelki, więc wyboru nie ma. No i Tutek teraz dobiera kafelek. I on sobie wybierze te błękitne. Tak, tutaj sobie połączy. Będzie miał taki dosyć spory obszar skarabeuszy. Już wcześniej był znacznik wyłożony, więc nowego nie wykłada. No i teraz stąd tutaj. O, tym uzupełni. Teraz jest moja tura oczywiście. Ja dobieram sobie kafelek. Rozbuduję sobie ten czerwony. Uzupełniam rynek. No i teraz Tutek dobierze to w tym miejscu. Te kolory już zostały wcześniej wyłożone, więc nie dokładam nowego klejnotu. I Tutek musi uzupełnić rynek, uzupełni tym. No i teraz ja dokładam ostatni kafelek na tym poziomie. W sumie można by było żółty, brązowy zapunktować, więc chociaż nie, ja chciałam jednak ten błękitny tutaj mieć. No i trochę mi to zepsuło plan, to, że on mi ten kafelek zabrał. Dobra, położymy sobie w ten sposób. No i brązowy dołożę. No i tutaj dokłada ostatni kafelek. Dobierzemy zielony, położymy tutaj. W ten sposób. Może jednak nie, cofniemy ruch. Dobierzemy jednak. Dobieram kota, żeby zrobić tutaj taki spory obszar, a to miejsce sobie przebuduję na czerwone. No i kładę sobie tutaj znacznik. Okay. Druga runda jest w tym momencie skończona i teraz liczymy punkty za widoczne klejnoty. Zaczynając tutaj ode mnie, 2 punkty za maskę faraona, 2 punkty tutaj, 2 punkty za skarabeusza, czyli to jest 4. Tutaj jest punktów 6, czyli mamy 10, tutaj 3, 13, 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 2, 2, 1, 22, plus premia Mino, to będzie ten z najmniej punktowany obszar, czyli 24 punkty. I teraz podliczamy Tutanchamona, temu się nie wliczają znaczniki zupełnie, liczymy żółty, raz, dwa, trzy, cztery, to jest 5, Scotta jest 4, 5, 6, 7, czyli mamy 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21 i najmniejszym obszarem był ten, czyli 23. Karty zostają przebudowy, one nie schodzą i teraz jest trzecia runda. Oczywiście tutaj Tutenchamon powinien jeszcze dołożyć kafelek, żeby zawsze 3 były na tym rynku. Klejnoty ściągnęliśmy, patrzymy, kto zdobył mniej punktów w rundzie, która była przed chwilą punktowana. Akurat to był Tutenchamon, bo 23, więc on zaczyna kolejną rundę, czyli w tym przypadku rundę trzecią. I zacznie od dobrania tego żółtego, żeby jednak tutaj nie zepsuć sobie tego żółtego obszaru. Więc zaznaczamy to krzyżem, uzupełniamy tutaj i teraz jest moja kolej. Na tym trzecim poziomie dołożymy 3 kafelki tylko. Więc co, ja pójdę w ten zielony najmocniej, więc kładę tak, tutaj ten znacznik, mogę ewentualnie jeszcze kartę przebudowy tutaj dorzucić. Może tak zrobię w ten sposób, żeby tutaj sobie ten czerwony połączyć. No zobaczymy, może to wyjdzie, może nie wyjdzie. Uzupełniam rynek tym kafelkiem i teraz tutek bierze kolejny. Dobra, dobierzemy ten, położymy w ten sposób skarabeusz i dodamy do tego kartę przebudowy, żeby wydłużyć sobie tutaj może ten obszar jakoś. No zobaczymy, co będzie w następnej kolejce. Na razie tak zostawiamy, uzupełniamy rynek i teraz jest moja kolej. No mi zależy na czerwonym. Dołożę tak i tutaj sobie w bardzo ładny sposób połączę tutaj na tych 3 poziomach taki dość duży obszar z okiem Ra. No i oczywiście klejnotu nie dokładam, bo już był wcześniej dołożony. Uzupełniam jedynie rynek. No i teraz Tutek dobiera swój ostatni kafelek w tej rundzie. I co on by tutaj chciał? No chciałby tutaj, ten najlepiej by byłoby. Bo po pierwsze wydłuży sobie ten obszar błękitny, a po drugie dołoży kota, więc zliczę od razu sobie ten granatowy obszar. No i tutaj uzupełniamy rynek i ja dokładam ostatni kafelek. Dobra, pójdziemy w ten czerwony. Będzie dużo punktował. Ok, tyle. Tutaj wykładam. No i teraz liczymy sobie trzecią rundę. W moim przypadku punktują tylko 2 klejnoty, czerwony oraz zielony. Czerwony daje mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A zielony daje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli mam 22 plus premia Mino za najmniejszy punktowany obszar. Najmniejszy to jest 11, czyli mam 33 punkty. Całkiem nieźle na tym wyszłam. Oczywiście te znaczniki spadają i jeszcze podliczamy sobie naszego gościa, Tutka. Za kota dostaję 1, 2, 3, 4, 5, bo tutaj też widać odsłonięty jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za skarabeusza 7 i za krzyż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy 21 punktów plus premia Mino również 7, bo to jest najniższa punktująca wartość w tym momencie, czyli mamy 28. Ściągamy to i ostatnia, czwarta runda. Wieńczymy piramidę. Tutek zdobył najmniej punktów w poprzedniej rundzie, więc on zaczyna i dobiera jeden z tych trzech kafelków. Co mu tutaj zostało? Została mu ta karta przebudowy i to jest całkiem nieźle, że mu to zostało, bo na pewno będzie chciał sobie połączyć z tym obszarem, gdzie mamy kota. Dołożymy tutaj sobie jeszcze, oczywiście zaznaczamy to wszystko odpowiednio klejnotami. No i te dwa obszary będą punktować. Tutaj jeszcze tego Tutanchamon mi na pewno nie wyłoży, bo zielony byłby dla mnie całkiem nieźle. Więc położę tutaj. Co mi zostało w ogóle z karty przebudowy? No tak trochę średnio, bo ani nie poszłam w kota, żeby sobie stworzyć od pierwszego poziomu duży obszar, ani w Tutanchamona. Więc chyba najsensowniej będzie dobrać po prostu ten kafelek. Minus jest taki, że mogę dołożyć tylko jeden znacznik klejnotu, więc w tym przypadku muszę szybciutko policzyć. No nie, no wychodzi tyle samo, bo jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nie, to jest 12. No tak, bo przykryłam jeden symbol pod spodem. No tak, no to siłą rzeczy dobieram zielony, dobieram lotos, więc zapunktuję tylko i wyłącznie ten obszar. Liczymy punkty, to była końcówka czwartej rundy i jednocześnie koniec całej gry. Zliczam sobie zielony, było 12 plus premia Mino. Premia no siłą rzeczy jest tylko za ten jeden obszar, czyli mamy 24 punkty. A faraon zdobywa za kota raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i za ang 8, czyli mamy 15 plus premia Mino 7, czyli mamy 22 punkty. Drobna poprawka, bo oczywiście uciekł mi tutaj kot. Spod spodu kotów było 8, krzyży też 8, więc premia Mino też jest 8, więc tutaj jest 24 punkty. Nie oszukałam, no to teraz sumujemy. I mam już wyniki, ja zdobyłam 101 punktów, a Tutek zdobył punktów 97, więc wygrałam 4 tylko punktami i rozgrywka była bardzo, bardzo wyrównana. Więc tak prezentuje się partia w Piramido, bardzo szybka, familijna, kafelkowa, układanka przestrzenna. Dajcie znać, czy mieliście już okazję zagrać, czy lubicie w ogóle takie tytuły układankowe. Ja dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie tego materiału. Do następnego. Cześć!